jesteście na kanale Kraina Zabawek, a za chwilę zobaczycie Chińczyka firmy Alexander Games. W zestawie znajdziemy 4 różnokolorowe pionki dla każdego z naszych graczy, także plansze do gry i ostatnia, najważniejsza rzecz, czyli kostka. W początku gry każdy z naszych graczy wybiera swój kolor pionków. Wszystkie one stoją na określonych miejscach, a następnie przez wyrzucenie jedynki lub szóstki może gracz wystąpić na czerwone lub zielone, albo żółte czy niebieskie pole, w zależności od tego, jakiego koloru są jego pionki, a następnie jego zadaniem jest obejście całej planszy, tak aby wrócić do środka i zająć jedno miejsce w domku. Do rozpoczęcia gry potrzebna będzie kostka. Jest ona tutaj tylko jedna, mamy cyfry od 1 do 6 i na pole możemy wyjść wtedy, gdy wylosujemy szóstkę lub też jedynkę. Aby przesunąć dalej nasz pionek, wystarczy, że rzucimy kostką. Tym razem wypadła szóstka, dlatego możemy poruszyć się o 6 pól do przodu, czyli dokładnie tutaj przed żółtym pionkiem. I robimy to tak długo, aż dotrzemy do domku. Jeżeli zdarzy się taka sytuacja, że wylosujemy liczbę, za pomocą której staniemy na tym samym polu co nasz przeciwnik, to możemy wyrzucić jego pionek tak, aby z powrotem trafił na miejsce, na start, i zajmujemy jego miejsce. Chińczyk to bardzo fajna gra, w którą możemy grać z wieloma naszymi przyjaciółmi, ponieważ jest tu miejsce aż dla 4 graczy i na pewno będzie ona bardziej urozmaicona, kiedy zastosujemy wszystkie zasady gry. Jeśli film Wam się podoba, koniecznie go zalajkujcie i zasubskrybujcie kanał.